Dawno, dawno temu pewien niepozorny film wstrząsnął światem kinematografii. Uwielbiany przez publiczność i krytyków, komentowany po dziś dzień jako przełomowy i w ogóle wszystkie superlatywy, jakie można sobie przytoczyć. Ale niestety jakiś łobuz postanowił położyć swoje brudne łapska na tej świętości i stworzyć remake? Reprodukcję, praktycznie dokładną replikę oryginału. Mowa oczywiście o filmie Psychoza z 60 roku i o Psycholu z 98. Angielskie tytuły takie same, tak swoją drogą. I w przypadku tego drugiego wszyscy byli tego samego zdania, czyli pokiego wała takie coś robić. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Jakby ten klasyk nie był wystarczająco dobry. I tu nie chodzi o zapożyczenie pomysłu, inspirację czy coś w tym stylu, tylko dokładne kopiowanie oryginału, scena po scenie, może z minimalną zmianą scenografii. Przez co efekt końcowy jest co najmniej śmieszny, nieporadny i w tym momencie subtelnie przechodzimy do Króla Lwa z 2019 roku, który może nie cierpi na problemy Psychola, na pewno nie wszystkie, ale niezaprzeczalnie jaka to jest kurde strata czasu i pieniędzy. Ja rozumiem wykorzystanie tutaj naprawdę imponujących technologii i doceniam pracę animatorów, którzy, trzeba im przyznać, wykonali kawał świetnej roboty. Tylko po co ładować te wszystkie zasoby w takie bezuczuciowe i nic nie wnoszące do tematu... Aha. No dlatego. Ci, którzy oglądają mnie od dłuższego czasu, wiedzą, jak regularnie bojkotowałem ten film. Już nawet nie wspominając o innych remake'ach Disneya. Ale żeby nie pozostać gołosłownym, że narzekam na coś, czego nawet nie widziałem, postanowiłem się przyjrzeć tej produkcji i potwierdzić to, co wiedziałem po zwiastunach czy materiałach prasowych. Że jest to skok na kasę oparty na nostalgii. Kropka. No ale przekonajmy się, czy faktycznie jest aż tak źle. Play. Nie będę ukrywał, mam już problem z pierwszym ujęciem. I nie chodzi o to, że z jakiegoś powodu tę scenę nakręcili naprawdę, podczas gdy reszta filmu jest w całości wygenerowana komputerowo, więc po pierwsze, po co ten zabieg? A po drugie, czemu to wszystko jest takie szare? Ja rozumiem, żeby nie ustawiać saturacji na 500, ale w porównaniu do oryginalnej animacji to wygląda jak czarno-biały film. Zadzwoń do Sola. Chcieliście zrobić tak, żeby to wyglądało realistycznie? To może niech to wygląda jak prawdziwa Afryka. W dokumentach z Netflixa, National Geographic czy innego BBC. Bujny, tętniący życiem pradawny ląd. Trawa jest bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma. No tutaj akurat jest bardziej wysuszona, ale nie o to chodzi. Bo to jest Afryka, no i tam jest sucho, bo tam jest gorąco, bo to jest Afryka. I powinna być sucha trawa. Dobra, okej, to wszystko rozumiem. Ale to nie usprawiedliwia tego, jak taki wyblakły obrazek nie pomaga w budowaniu historii czy utrzymaniu uwagi widza. Jakbym chciał przez 2 godziny oglądać coś szarego i bez wyrazu, to spojrzałbym na swoje życie. A nie wydawał 20 zł na bilet do kina. Najlepsza nieinwestycja w moim życiu. No ale muszę przyznać, że gdyby ktoś mi pokazał pierwsze ujęcia bez kontekstu, to bym się nabrał, że to są prawdziwe zwierzęta. No tak, imponujące, okej. Okay. Dopóki... Ale to za chwilę. Zatem wielka radość nastała w okolicy Pride Rock! Dude, Pride Rock! Gdyż w rodzinie królewskiej narodził się dziedzic tronu.
I możecie widzieć niesamowitą radość na twarzy jego ojca z tego powodu. A nie, jednak nie możecie, bo nic nie widać. Bo to jest zwierzę. Lew. Gratulacje, Sebastian. Lekcja biologii na dziś. A wszyscy wiemy, jak kotowate są wspaniałe w okazywaniu emocji. Daj mi jeść! Odwal się ode mnie! Dzisiaj mnie nie wkurzyłeś. Dobra robota! Nala zostawiła mnie dla mruczusia! Nie masz fizycznej możliwości wywołania u widza jakichkolwiek emocji, gdy twoja postać wygląda cały czas tak. To nie jest Lew Alex z Madagaskaru, że można bawić się mimiką na miliony sposobów. O, a, ej, chyba coś mi wlazło między zęby, wiesz? Cierpię straszliwie wręcz, możesz mi to wyjąć, błago. Tylko prawdziwy. Zwierz, przygotujmy się na 2 godziny czegoś takiego. Niestety w królestwie nie dzieje się za dobrze, bo brat Mufasy, Skaza, również ma ochotę na objęcie tronu. Jesteśmy tacy sami. Oboje chcielibyśmy się wyrwać. A ich relacje rodzinne są, łagodnie mówiąc, dość napięte. Skaza, nie! Nie, przestań tak na mnie patrzeć! Chętnie przegryzę coś lekkiego! Protokół zakazuje spożywania członków królewskiej świta! Dupie mam twój protokół, jestem głodny! Skaza! Panie władca zaszczycił ubogich poddanych. I wracając do narzekania, przez to, w jaki sposób całość jest animowana, nie mogą sobie pozwolić na takie śmieszki jak w oryginale. Chociażby ta scena. Skaza, puść go. W samą porę, najjaśniejszy panie. Znaczy, nie dziwię się, dlaczego tego nie zrobili, bo byłoby to ohydne w prawdziwym świecie. Ale przez zastosowane technologie, zamiast dodać coś ciekawego, tylko się ograniczają, a potem tak to wygląda. Przestań! Skaza! Sarabi i ja liczyliśmy, że przyjdziesz powitać Simbę. To się przeliczyłeś, kolego. Wypadło mi jakoś z głowy. Królewicz. Nie waż się odwracać do mnie tyłem, Skaza. Nie wylizałeś sobie dupska i nie mam ochoty tego oglądać. Przyjdzie dzień, kiedy to mój syn obejmie tron i Simba będzie twoim królem. A więc niech żyje król. I co ja mam z nim zrobić? Jak to co? Wykastrować, by się od razu uspokoił, by się tak nie rzucał i nie sikał na meble, gdzie popadnie. Ale o tym nie mówimy? Powinieneś był go przepędzić z królestwa już dawno temu. To jednak mój brat, Zazu. Tutaj ma swój dom. I dopóki płaci czynsz, nic mu nie mogę zrobić. Z bratem sobie jeszcze później pogadamy, bo trzeba w końcu młodego trochę poduczyć, jak zarządzać tym burdlem. To co najpierw? Urządzisz wielkie łowy? Wyzwiesz do walki naszych wrogów? Zeżrę te zebry, które ci wczoraj cześć oddawały. No wiecie, krąg życia niech trwa! Ale król jest trochę jak słońce. Pewnego dnia, Simba, słońce zajdzie nad moim panowaniem. Szybciej niż pan się spodziewa. Wszystko, co widzisz, zawdzięcza swe istnienie kruchej równowadze. I mocy obliczeniowej komputerów Disneya. Pewnie na ich kartach graficznych wyrenderowanie tej pajęczyny zajęło tyle, ile mi zajmuje odpalenie samego Blendera. Też chcę takiego peceta, a nie to... Nie zacinaj się, wszystko dobrze! Jako przyszły król masz obowiązek to rozumieć i szanować wszystkie stworzenia. Chyba, że będziesz głodny. Od maleńkiej mrówki po rącze antylopy. Ale tata, przecież antylopy się zjada. Dobre pytanie, młody Simba. Po prostu trzeba mordować, tylko z szacunkiem. Po śmierci nasze ciała zamieniają się w trawę, a antylopy jedzą trawę. Tylko, że trawa nie zamordowała ci rodziny, która wczoraj się kłaniała, gdy urodziłeś kolejną mordę do wykarmienia. Ciekawe, co powiedzą antylopy, gdy będziesz wisiał nad przepaścią ku pewnej śmierci, do której zrzuci cię twój własny brat. Krąg życia, szmato! Ale jak to w rodzinach królewskich już bywa, wszystko jest z góry ustalone. Zatem Zazu postanawia uświadomić młodą parę.
Mam na myśli, że kiedyś wstąpicie w związek. Na kobiercu. Simba, coś z tego rozumiesz? Chodzi mi o to, że się pobierzecie. Fuj, dziewczyna? Mam się ożenić z dziewczyną? Co za poroniony pomysł. Jak byłem w jego wieku, to tak samo reagowałem na podobne gadanie. Co więcej, tak byłem obrzydzony tym faktem, że obiecałem sobie, że nigdy w życiu nie dotknę żadnej dziewczyny. Jak na razie sprawdza się zajebiście. Simba oczywiście nie posłuchał zakazu ojca. Tam nie wolno ci chodzić, Simba. I zaciągnął Nalę na terytorium hien. Jak rozumiem, postanowiliście wpaść na obiad. Właśnie! Królewski sen na naszym stole. Nie możesz mi nic zrobić. Jestem następcą tronu. Co za głupi, roszczeniowy, bananowy gówniarz. Jestem następcą tronu. Jak się rządzi, słyszycie? O, nic mi nie zrobisz, bo jestem dziedzicem tronu. Zagnuj, zeżreć go. Na samą myśl, aż mi ślinka cieknie. Zobacz, Shenzi! Na szczęście Zazu dobrze zorganizował dywersję i udało im się uciec. No ale z całym stadem hien chyba będzie trudniej. Dawaj jeszcze raz, no! No zaraz, no! Mufasa był tak przerażający w tej scenie, że aż operator musiał się zatrzymać. Chodzi o ten zoom, który tak nagle się zatrzymuje. Tak, wiem, czepiam się w tym momencie dosłownie 5 klatek. Ale to jest szkolny błąd w produkcji za ćwierć miliarda dolarów. Wychwyciłem błąd techniczny w hollywoodzkiej produkcji, ale jestem zajebisty. Byłeś naprawdę odważny. Chyba pomyliłaś odwagę z głupotą. Po tej przygodzie przydałaby się jakaś lekcja moralności na koniec dnia, co nie? Albo przynajmniej pasem po dupie. Nie każ go, panie, proszę zbyt surowo. Znałem kiedyś lwa, bardzo upartego lwa, który za młodu nieźle rozrabiał. A Mufasa na to, to było dawno i nieprawda. Kiedyś były inne czasy. Zawsze są inne czasy. Ale w końcu całkiem daleko zaszedł. Prawda, mój panie? Jak się urodził w rodzinie królewskiej, to... no droga do sukcesu była prosta. Rozmyślnie złamałeś mój zakaz. O mało nie zginąłeś. Czy rozumiesz, czym to groziło? Śmiercią. Zapomniałem wspomnieć, że za całą intrygę zwabienia gówniorzy pośród hieny odpowiedzialny był Skaza, który ma jednak kolejny plan w zanadrzu. To król decyduje, kto może tam polować. I dlatego go zabijemy. No to super, może pan zdradzi, w jaki sposób to zrobicie? Jakaś piosenka w związku z tym, czy coś? Nadchodzi tu czas dobrej zmiany. O, pamiętam ten kawałek. Te wszystkie epickie płomienie. Wojsko hien. Chór hien. Komediowe gazy, które... A dotyczy to tak was, jak i mnie! Do dzisiaj nie wiem, o co z nimi chodziło, po co one tam były, czym były. Oto plan mój dzików, moi blas przyjdzie to. W jaki sposób współczesna wersja odda hołd jednemu z najlepszych kawałków? Nic nie zrobili. Absolutnie nic tu nie ma. Po prostu chodzi sobie po kamieniach przez 2 minuty. Cały czas na niebiesko. Mam Queena, władzę, mam smak, mam wam znak. Jakie to jest miałkie i wyprute z emocji. Nie wiem, czym się ludzie tak zachwycali. Wszyscy wiemy, co się dzieje dalej. Nie wspominamy tej sceny. Bolesne i traumatyczne wspomnienie z dzieciństwa. Nie wracajmy do tego. Tato, no chodźmy. Podnieś się. No i Simba musi uciekać. Simba nie żyje.
takiej wersji będziemy się trzymać. Ale na szczęście, na pocieszenie, do akcji wkracza nasz ulubiony duet komediowy, Timon i Pumba. No i pudło, ale jeszcze kiedyś dorwę jednego z tych skubańców. Zobaczysz, że dorwę. Nikt nie pomyślał, że niektóre zwierzęta nie są zbyt fotogeniczne. Pewnie, że kreskówkowy Pumba wygląda uroczo. Dzięki! Ale widzieliście prawdziwego guźca? Przecież to jest świnia. Taka świnia z Afryki. A. I czy ze względu na to nawiązanie dali tutaj młodego sztura, żeby podkładał głos Timonowi? Przygarniamy! Ja nie wiem, co ty byś beze mnie zrobił! Nawiązanie? Czy zbieg okoliczności? Czy pan Krzysztof miał zajęte terminy, o co chodzi? Ej, zaczekaj. To całkiem możliwe. Zrobiłem coś okropnego. Nie chcę o tym rozmawiać. Każdy czasem coś sknodzi. A na pewno da się coś zrobić, no nie? Czy istnieje opcja, że odzabijecie mi ojca? Nie, no aż tak to nie, bez przesady. No i na szybkości nauczyli go swojego podejścia do życia. Żeby się nie przejmować i ogólnie wyjebane jajca. Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi. Wierz mi, jak ci mówię. Tylko tak warto żyć. Zero reguł, żadnych obowiązków. Tak smacznego i na zdrowie. Co to jest? Białko. Te mają taki krem w środku, no łapliza. Bear Grylls approves. Korzystają przy okazji z najbrzydszego przejścia, jakie widziałem w filmie. Poza Miśkiem w Nowym Jorku. Czy naprawdę muszę zestawić te dwa klipy obok siebie, żeby pokazać, jak źle to... Albo dobra, przejdźmy dalej. Piękna analogia do oglądanego filmu. Tam aktor się produkuje w budce do nagrywania, śpiewa na cały regulator, a Simba... ledwo kłapę otwiera. W międzyczasie źle się dzieje w państwie lwim. Musimy zacząć działać, Sarabi. Skaza to nasz król. Za to ty jesteś królową. No, obowiązki królewskie wzywają? Twój król chce z tobą mówić. A nie mówiłem? Póki mi się opierasz, nie będą mnie szanować. Zajmij miejsce u mego boku. Na kolano! Nala jednak nie może znieść takiego stanu rzeczy, więc wyrusza po pomoc. I spotyka na swojej drodze kolegę sprzed laty. Nala? Simba? Timon, Pumba! To moja najlepsza przyjaciółka, Nala. Spodoba ci się u nas. To miejsce nie z tej ziemi. Niczego nam tu nie brakuje, serio. Z wyjątkiem podstawowych składników odżywczych potrzebnych lwom. Ale w sumie ciekawe, że nie ma jeszcze żadnej analizy, która by sprawdziła, czy Simba byłby w stanie wyruść na tych wszystkich robakach. Jak już chcieliście zrobić realistyczny film, to powinno się to skończyć na... Niech będzie. Hakuna Matata. No ale niestety, w przeciwieństwie do mnie, młody nie dotrzymał obietnicy, że nie będzie się dotykał z kobietami, bo nie minęła nawet jedna piosenka, a miłość rośnie wokół nich! Spokojną, jasną noc. Przecież obłędne miejsce. Serio nie chcesz zostać tu na zawsze? Już przestań kusić. A Krzysiek, diable, nie kuś! Simba nigdzie się nie wybiera, ale oczyszczająca rozmowa z Rafikim przemówiła mu do rozumu. A teraz? Ojciec żyje w tobie. I nawet nie wspominam o kompletnym ucięciu wątku komediowego postaci Rafikiego z oryginału. Przestaniesz wreszcie? Nie mogę przestać, w duszy mi śpiewa! Złośliwa małpa. Au! Można się było tego domyślić. Simba. Tata. Nie, bardziej halucynacje z wygłodzenia. Synu, musisz zająć miejsce
w wielkim kręgu życia. Ja nic nie muszę, Hakuna Matata, Nara ojciec, ja stąd spadam. To się nigdy nie zmieni. Nie możesz znowu odejść. Ta to Panato. Wracamy w takim razie, uratować sytuację. Naprawdę, nie chciałem ci wierzyć. O rany, nie ma wody, co za niespodzianka, w Afryce nie ma wody. Czego wy oczekujecie od krainy wiecznej suszy? Ale na spokojnie, już ruszam na pomoc. Wysłane! Zabieram, nie śmiecę środowiska. O to chcesz wojować? To jest mój dom. Moim zdaniem to coś nie ten tego. Timon, ja ci przypominam, że lwy nadal jedzą surykatki, więc trochę się hamuj z tymi tekstami o jego domu. Na szczęście Simba długo nie chowa urazy, więc wszyscy wspólnie ruszają na misję odbicia Pride Rock! Dude, Pride Rock! Sarabi, czemu utrudniasz sobie życie? Wystarczy, że zostaniesz moją królową. W imię czego tak się męczysz? W imię zasad, skurwysynu. Wujek będzie zdziwiony, gdy zobaczy niespodziewanego gościa. Simba. Nie, ty też masz halucynacje z wygłodzenia. Wróciłem, mamo. Jak wspaniale cię widzieć. Żywego. A ja tutaj akurat stoję po stronie hien. Za ich wypłatę też bym się nie narażał, żeby sprawdzić, czy młody żyje. Dobra, spadł to spadł po robocie. Mimo wszystko, skazie raczej nie ujdą na sucho grzechy przeszłości. Podaj choć jeden powód, dla którego miałbym cię nie rozszarpać. Więc mamy finałową walkę i podobnie jak z kilkoma poprzednimi scenami... Dam wam znak! Hakuna Matata! To samo, tylko mniej i gorzej. Wszystko się dzieje po ćmoku, prawie nic nie widać. A w niektórych momentach to nawet ciężko odróżnić Simbę od Skazy, bo aż tak się nie różnią kolorami jak w animacji. Jesteś szlachetnym władcą, a ja odkupię wszystkie swoje winy. Zrobię co każesz, powiedz tylko słowo. Wypierdalaj! Dobra, umieraj se już, spadaj. A my zobaczmy, jaki biznes plan będzie miało nasze stado na odbudowanie tego pierdolnika. Tam gówno, prawda? Spadł deszcz, to wiadomo, że wszystko odrosło. A nie jakiś krąg życia, który powołał na świat następnego dziedzica i koniec. Zatem obejrzeliśmy właśnie nowego króla lwa i tak jak powiedziałem na początku, strata czasu i pieniędzy. Lepiej odświeżyć sobie oryginał.